witam cię, mój fanie, fanie chińskich klocków i chińskich innych rzeczy typu lewków na moim kanale, czyli WTF Kloc, rozwijając klocz. W ogóle to fajny kloc? Takie pytania sobie zadajemy na tym właśnie kanale, badając wszystkie klocki inne niż Lego. Ale mówię tylko to do nowych subskrybentów. No, bo mam nadzieję, że subskrybujecie tego kanału, bo starzy wiedzą, o co tutaj chodzi i WTF. Kochani, taka jeszcze mała dygresja. Dziś miał być zupełnie inny odcinek. Natomiast zestaw, który miał być dzisiaj, zajmie mi ponad dwie godziny i niestety musiałem przełożyć ten odcinek, dlatego też to nie jest środę, bo normalnie mają być środę odcinki. A tamten zestaw wyląduje w weekend, bo go nie udało mi się wczoraj po prostu zbudować, no i dziś biorę na szybko coś innego, bo takie mi nerwy przy tamtym secie biorą, że i musicie wiedzieć, że nie dlatego buduję go tak długo, bo jest ogromny. No, jeszcze nie ten etap na tym kanale, po prostu on jest poniżej dyszki, ale zobaczcie sami weekend. Kochani, dziś Animal World od firmy HD, Halongda, HJ, nie wiem czy tu U gdzieś jeszcze po środku nie ma, nie mam pojęcia. HL5001 H6+38 Pixów Animal World, ile w który zmienia się w rakietę i lwo-rakieta, no konstrukcja niczym z Lego przygody jakaś. Tak, 4,90, wyjątkowo ogromnie duża cena jak na takie malutkie coś, zazwyczaj to po 3 zł hula max 4. W Chińczykach. Deformation Assembly, czyli wiemy, że kilka stworków złącza się w jeden duży. A jakie stworki mamy tu mamy przedstawione? No cóż, ja polowałem faktycznie do tego świnio bawoła, czy co to jest dzik, jakiś odyniec, ale go nie było. No u mnie były strasznie nudne zwierzątka, o to w ogóle jest bardzo ciekawe. No kto wie, jeżeli wam się ten odcinek spodoba, to wiecie, łapką w górę czy komentarzem dacie mi o tym znać. No i być może będziemy polowali na pozostałe zwierzątka z tej serii, kochanieńcy. Otwórzmy sobie jednak opakowanie, które i tak jest zaklejone i jest zaklejone. To świadczy o tym, że wiecie, 5 zł to nie mała cena i trzeba zaklejać, żeby żaden kradziej nam się tu nie dostał. Widać, kradzieje polują na takie zestawy. To pewnie jakiś rarytas. No, nożyczki dały jakoś radę takim dziwnym sposobem. No i moi drodzy, co zostajemy w środku? Zostajemy, cóż, nic nas nie dziwi, że woreczek w kolorach już widzimy dość specyficznym żółtym dla podróbek, który tak naprawdę jest pomarańczowy. No i instrukcja, i nic poza tym. Instrukcja. Na szczęście mamy pokazane, jak zbudować tego dużego, czyli alternatywną wersję. Musicie wiedzieć, że kiedyś będzie poświęcony film alternatywom i oczywiście tam wtedy będziemy przyglądać się alternatywom. A tu mamy lewka, który... Czy wy kumacie kolejność tej instrukcji? Bo ja mam wrażenie, że jedynka to jest skończony level. Powolutku. Jedynka to jest... Aha, dobra. To jest skończony level, a ta jedynka odnosi się do tego. Czyli całkowicie odcinamy to i wtedy sobie lewka budujemy. Przyznam się szczerze, no dla mnie ta instrukcja trochę się czuje jak na maturze z biologii, za którą się trochę porwałem. Zupełnie bez pojęcia, a nie ucząc się w ogóle biologii w szkole nigdy. No cóż, ciekawie. Spróbujemy to złożyć, zobaczymy jak klocek. Nie ma tego klocka jakoś dużo. Pomacajmy go sobie najpierw, kochaniec, jak to wygląda. Klasyczny wręcz do bólu, klasyczny podróbkowy klocek, aczkolwiek spójrzcie, no nie do końca, mamy tu u góry na studzie napis. To bym przesadził. Natomiast mamy u góry napis, więc nie jest tak do końca. Poza tym kolor, no wygląda tak samo jak w tych podróbkach za 3 zł, no za 2 to akurat nie mamy za bardzo podróbek. Chciałby z daleka chyba troszkę wyglądać jak Lego, by ktoś się pomylił, no... Ale przykro mi, niestety nie wyglądasz jak Lego. Dobrze, kochani, zrobimy sobie speed build, oczywiście, bo to akurat na tym kanale w miarę robimy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, co ciekawe, spójrzcie, tego nawet w Legosach nie ma. Tu mamy takiego koloru, tego Technixa. No, żółty, taki mocno serowy bym nazwał. Taki, wiecie, ser. Proszę ja was, tych, jak się te tipsy nazywają? Cheetosy, takie serowe kiedyś były. No, nie wygląda źle, w sensie jakoś nie jest jakaś zła, napisy na studach, zapowiada się niby dobrze, ale jaki będzie pełen zestaw, zobaczmy sobie budując go właśnie teraz na waszych oczętach.
Dobra, moi drodzy, mamy zbudowany cały konstrukt. Nie powiem, chwilami z instrukcją były pewne problemy, no ale to już powinniśmy wiedzieć przed właściwie budową tego czegoś. No i cóż. No i dobra, trzeba trochę o tym teraz porozmawiać, że będzie nie za wesoło, już wiedziałem właściwie podczas troszkę budowy. Czemu nie wesoło? Znaczy, a może zacznijmy inaczej. Na pewno trzeba pochwalić konstruktorów za wiele niebanalnych rozwiązań. Na przykład widzieliście, jak ta mortka tu jest budowana w odwrotny sposób. No kilka było takich rozwiązań, które mimo wszystko mnie zaskoczyło. I tyle pozytywów. A teraz kochani, co negatywy. No spójrzcie, no dobra, fajnie chciano zrobić na przykład tu te nóżki, to wszystko, żeby to jakoś fajnie działało i tak dalej. No na przykład przednie nam się jeszcze w miarę ruszają, chociaż mocno obawiam się o ich odpadanie, choć może być akurat nie za słusznie, a o tyle tylnie już praktycznie w ogóle ich zasięg ruchu. Jedna mi się, nie dobra, dwie się ruszają, ale chodzą jakoś tak ciężko, chodzą jakoś tak opornie i czuję, że kilka ruchów i by się to rozpadło całkowicie. Ogon, wiadomo, nie jest w żaden sposób ruchomy i w ogóle mi się, nie dobra, chyba mi się wydawało, że z innego koloru, to był znak tego samego. Innymi słowy, by tygrysek jakoś ciekawy, lewek jakoś ciekawy stał, no to no, ciężko będzie, bo spójrzcie tylko, widzicie, tutaj mamy, no jak to wygląda, no mniej więcej tak może stać, ale wygląda trochę to jakby... No wiecie, akurat robił, nie wiem, jakąś kupę czy coś, no i tu tył bardziej wyżej podnosił, żeby sobie gdzieś tą kupę zrobić. No, tak po prostu wygląda, chyba że ja coś źle zmontowałem, ale czekajcie, dolną ma... Nie, no dobrze zmontowałem, tak on ma wyglądać. Tu już takie detale, jak widzicie, tu tą szczelinę w głowie pominiemy. No mówię, ładnie ta ciekawa buzia została zrealizowana. No i tyle, na tym się kończą, kochani, pozytywy, no bo cóż tu więcej można o nim powiedzieć, no nie za dużo. Bo po prostu... Raczej jest więcej minusów niż plusów. To znaczy, ja przypuszczam, że niestety natknąłem się na jakiegoś Janusza chińskiego, bo ten zestaw pewnie był za 3 zł, a on se przekleił na 5 i wow, jakiś frajer z YouTube'a przyszedł i to kupił. I gdyby kupił za 3 zł, nie miałbym żadnego zaskoczenia, powiedziałbym okej, za 3 zł taka jakość, aczkolwiek zdarzały nam się też perełki za 3 zł, więc tutaj nie mówię, no ale kurde za 5. Te łapki, mówię, te chodzą łatwo, te chodzą ciężko i na ograniczonym polu, te klocki nie do końca wszystkie się dociskają, bo ja się, o widzicie, tu już schodzi przy dłuższej zabawie, tak w ogóle średnio się jest jak tym bawić, żeby stało na półce i rozbiło za ozdobę, też średnio, no okej, do jakiegoś zoo czy coś, ale wiecie, 6 zwierząt za 30 zł, no nie bardzo. No i spuścimy te luki właśnie te, o których mówiłem, chociaż mówię, wiele konstruktów jest bardzo ciekawych i rozwiązań, no i tu trzeba naprawdę pochwalić Chińczyków. Innymi słowy, jest totalnie neutralnie, bo z jednej strony jest okej, tak jak mówię, te rozwiązania czy coś na półce, to może faktycznie nawet tak źle nie wyglądać, z drugiej strony bawić się, znaczy, no, to bardziej tylko, że nie ma jak się tym bawić, w sensie nie ma sensu się tym bawić i tak dalej, chociaż, bo ja wiem, może by dał radę, natomiast nie do końca przeleganie klocków, te nóżki nierówne, ono się mi wala jakoś tak. Nie czuję w nim jakiejś jakości, o tak bym nazwał, ale to Chińczyki mają co zasady, więc neutralna jak najbardziej jest taka 5 na 10, więc kochani, jeżeli spotkacie klocki Helongda, HD w skrócie, czy HJ, czy nie wiadomo jak tutaj jeszcze to logo brzmi i tego chińskiego króla lwa, no to cóż, jeżeli zobaczycie go w kanionie godnego przez bawoły, nie ratujcie go kochani, bo chyba średnio jest sens, na pewno nie za 5 zł, za 3 zł jeszcze może bym to rozważył. Mówię, plusy, kloc nie jest zły, jakoś w sensie wbrew pozorom jest jakaś tragiczna, gorzej z tymi ruchami, ale nie czuć, wiecie, że to jest taki totalnie pusty plastik w środku i tak dalej, ciekawe rozwiązania, no ale totalnie przeciętny, nawet nie wiem, co ja bym z nim robić, po prostu, jakoś tak, nie wiem, może jakiejś dziewczynce by się to spodobało, żeby się nią bawiła, bo coś, jest pociesznie, jest fajny, a taki totalnie, mówię, 5 na 10 i tyle, jakiś taki neutralny. Czekam na tą niedzielę, gdy trafi się ten odcinek z tym zestawem, tak po prostu masakryczny dla mnie, że szok. Też czekajcie, ale czekając możecie subskrybować, będzie ciekawiej, będzie fajniej. Na HD to już od was zależy, czy chcecie to, czy nie. Ani nie polecam, ani nie ostrzegam, jakby, wiecie, nie umrzecie od tego, ale też ani nie umrzecie, że jest zły, ani nie umrzecie ze szczęścia, że jest dobre. Totalnie przeciętne 5 na 10. Oglądajcie koniecznie inne odcinki na WTF Klotz, bo oczywiście dzieje się tu bardzo dużo. No i widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. A na dzień dzisiejszy, bye!